Witam Was serdecznie. Teraz witam Was serdecznie. Jeszcze serdecznie. Zanim przystąpię do tematu, zastanawiam się, na jakim modliłem się o temat. Wydarzyły się pewne rzeczy, które jakby mnie pokierowały też na taką tematykę. Podam dwa takie wydarzenia. Pierwsze wydarzenie, byłem w kościele jakiś czas temu, który onegdaj był kościołem bardzo rozwojowym, prężnym, manifestowały się dary duchowe, wzrastał szybko, ludzie byli zadziwieni, jak to wszystko działa. I kiedy byłem tam, w tym kościele teraz, czułem się źle. I mało kiedy się tak dobrze przygotowuję. Przygotowałem się i w modlitwie, i merytorycznie. I jak głosiłem, to tak po prostu jakby w beton. Tak, bardzo się źle czułem. Więc postanowiłem porozmawiać z liderami później po spotkaniu. I okazuje się, że coś się wydarzyło. Będę opowiadał też, znaczy może nie będę do nich się zwracał, bo to z nimi załatwiałem, ale chciałbym też powiedzieć Wam, żeby pewne rzeczy jakby nie wróciły do Kościoła. Rzeczy, które nie powinny wracać. Tak? I drugie wydarzenie, nie wiem jak Wy jesteście nastawieni ekumenicznie, ale byłem w takiej grupie ekumenicznej. Nie tworzyli Kościoła, tylko po prostu się spotykali, żeby uwielbiać Pana. Może nie nauczać się, tylko żeby razem jakby budować relacje i uwielbiać Boga. No ale zaczęli mnie pytać później po wykładzie, po modlitwie, zaczęli się mnie pytać, jak mamy rozeznać, kogo możemy zaprosić, a kogo nie. No bo przychodzą przecież ludzie, którzy niezależnie od tego, co mówią, niosą ze sobą jakiś ładunek duchowy, tak? I widzimy, że czasami człowiek fajnie wygląda i przynosi coś, co później się nam czkawką odbija, albo że ktoś nawet słabiej mówi, ale przynosi coś, co nas podnosi i inspiruje i co zostawia pokój w sercach. I wtedy rozmawialiśmy bardzo na trudne tematy i głębokie tematy. Nie zawsze tak można w każdym kościele porozmawiać, wtedy rozmawialiśmy tam sobie, ponieważ chcemy rozwoju kościoła. Jeżeli chcemy rozwoju kościoła, musimy pewne rzeczy poruszyć i do pewnych rzeczy dojść i pewne sprawy załatwić. Także w nas samych, tak? Jeżeli ktoś nam nie powie, gdzie jest nasz błąd albo gdzie jest nasza ułomność, no to wtedy popełniamy powielane błędy, które nie tylko są już naszymi błędami, tylko ktoś mi powiedział taki, może nie powiedział, przeczytałem to w internecie, chociaż jest to ogólna prawda, ale czasami jak coś tak w skondensowanej wersji zobaczymy, to tak nas podnosi. Podchodzi jedna matka do drugiej matki, która czytała książkę, a ta jej córeczka czytała sobie jakąś książeczkę też i ta druga matka mówi, słuchaj, jak ty to zrobiłaś, że w epoce iPadów, nie wiem, tabletów, komórek, smartfonów, twoja córka czyta książkę? I tamta się odwróciła, powiedziała, bo dzieci się uczą przez naśladownictwo. Tak? Ta czytała, więc dziecko też lubi czytać. Więc potrzebujemy wiedzieć, że pewne rzeczy się czasami nie stają już tylko nasze, ale nie tylko nasze dzieci, ale także ludzie, którzy z nami obcują przez naśladownictwo. Jeżeli im większy autorytet masz, tym większy masz wpływ na ludzi przez naśladownictwo, więc powielają twoje błędy, a przecież tego nie chcemy. Chcemy, żeby Kościół był budowany i wzrastał, tak? Poza tym mieliśmy niedawno w Kościele w Nysie wykłady na temat, jak ewangelizować. Szukamy różnych metod, chcemy się rozciągać, chcemy jakby wchodzić w nowe dziedziny. Ewangelizacja jest to taki szeroki temat i ewangelista, czy człowiek, który nauczał nas, powiedział coś takiego. Wprawdzie w Biblii jest powiedziane, że Bóg zawsze z nami jest
i to jest prawdą, to jednak nie zawsze widzimy Jego takie mocne działanie w naszym życiu. Tak? Czasami je widać, a czasami je nie widać, chociaż On jest. Co zrobić, żeby to działanie było takie namacalne, takie odczuwalne, takie konkretne w naszym życiu? I wiecie, co powiedział? Jest wiele obietnic, ale jedna z obietnic jest szczególna, że jeżeli pójdziemy głosić Ewangelię, to jest końcówka Ewangelii Mateusza, to ja będę z wami, tak? Po co? Z innych wersetów możemy się dowiedzieć, żeby poświadczać znakami i cudami słowo ogłoszone, żeby dotykać ludzi, którym zwiastujemy, albo żeby nam dawać mądrości i właściwych słów, kiedy otwieramy nasze usta, aby głosić, tak? Sami wiecie, że często nie mamy takiej mądrości. Spotykamy się z rzeczami, z którymi się nigdy nie spotkaliśmy. Ktoś ma jakiś pogląd i nagle mówi ci coś i ty nie wiesz, jak na to odpowiedzieć. Zawsze, jeżeli chodzisz z Bogiem, jeżeli idziesz w Jego imieniu, otwierasz usta i tam jest. Tak? Aż ja czasami się dziwiłem, skąd ja to wiem. Tak? Skąd mi to przyszło? I człowiek mówi, ale dokładna odpowiedź, tak? Drodzy, więc chciałbym powiedzieć, dzisiaj mówić o charakterze, albo może bardziej ogólnie to powiem, może nie tyle o charakterze, chociaż i o charakterze, ale o rzeczach, które jakby pozwalają nam zweryfikować naszą postawę. Bo nawet ci, którzy nie są dzisiaj w służbie, powinni być w służbie, albowiem sami wiecie, że Kościół albo człowiek, który służy, wzrasta. Bo jeżeli masz zadanie do spełnienia, to musisz czytać, musisz się modlić, rozmawiać i to powoduje twój wzrost. A człowiek, który myśli, że wie, to Biblia powiada, nie wie jeszcze tak, jak należało wiedzieć, to jest jedno, ale chcę wam na sobie powiedzieć. Wiecie, od chyba 20 lat uczę się języka angielskiego. I co się go nauczę w sensie takim, że już mogę rozmawiać swobodnie, to później zajmuję się różnymi rzeczami i język ucieka. Bo jeżeli języka nie używasz, to ci ucieka. I wiesz, że gdzieś dzwoni, tylko nie wiesz gdzie i zanim znajdziesz słówko, zanim znajdziesz jego znaczenie. I tak samo jest nie tylko z językiem, tak samo jest z naszym chrześcijaństwem, albo z naszymi przekonaniami, albo z naszą relacją z Bogiem, że jeżeli nie masz czego na bieżąco, to byłeś w mocy, w namaszczeniu, a nagle ci to ucieka. Niedawno byłem z Dawidem na takiej usłudze i tam pewien człowiek nam mówił, jak to Bóg go używa, jak on jest... I Dawid się uśmiechnął do mnie na chwilę i mówi, tato, on mówi o rzeczach, które już dawno przebrzmiały. On kiedyś był namaszczony. On kiedyś był używany, ale teraz to tylko wspomnienie, bo jego życie już takie nie jest. Jego życie nie. Duchowo czuć, że ten człowiek nie jest już w miejscu namaszczenia, że diabeł go już czegoś okradł, tak? Więc potrzebujemy jakby zweryfikować swoje rzeczy. Mam tutaj takich 9 rzeczy, przez które powinniśmy ocenić przede wszystkim sami siebie. Sami siebie. Nie we wszystkich rzeczach będziemy na 100%, no tak już to bywa niestety, ale w każdej rzeczy musimy się ćwiczyć. Jakie to są rzeczy? Jeżeli staniesz Bogu do dyspozycji, to po pierwsze musisz przejść test męstwa, odwagi. Czy to jest ważne? To jest ważne. Kiedy ja się nawróciłem, nawróciłem się poza domem i kiedy miałem wrócić do domu i już nie pójść do kościoła katolickiego, tak bym zdecydowałem, że tam już nie będę chodził, to ja mieszkam, dzisiaj mieszkamy na wsi, to wiedziałem, że ojciec mnie zabije. Gdzie? Mój tato rzadko nas bił, ale jak już bił, to do dzisiaj pamiętam, jak bił. Tak? Więc to z ustawy nie było. Albo była jego ustawa. Był dobry facet, tylko że miał ciężką rękę. Sobie powiedziałem, mnie zabije po prostu. No ale z drugiej strony nie mogę pójść do kościoła, do którego już nie powinienem chodzić. Więc musiałem przyjechać ze drżeniem, przygotowywałem się do tego, post, modlitwa.
I musiałem im powiedzieć, że już do kościoła katolickiego nie pójdę. Test męstwa, tak? A później ojciec mi powiedział, dobra, możesz chodzić do tego kościoła, ale, jak to on powiedział, morda w kubę. Nie będziesz mówił o Jezusie. Nie będziesz składał świadectwa. I powiedziałem, tato, ty możesz ze mną cokolwiek zrobić, ale ja nie mogę mówić, nie mówić o tym, czy o tym, o kimś, kogo kocham i jak doświadczyłem jego działania, tak? Więc wygonił mnie z domu. Nie mogłem mówić o Jezusie, chociaż mówiłem, tak? Test męstwa. Dlaczego to jest takie ważne? Bo diabeł zawsze stara się później zastraszyć człowieka. Stara się zastraszyć. Czy to widzicie? Na przykład, dlaczego kościoły niektóre stają się liberalne? Dlaczego? Znam taki kościół, nie będę go wymieniał z nazwy, współczesny kościół, gdzie przestaną mówić o grzechu. Wiecie dlaczego? Żeby ludzie nie odchodzili. Starsi kościoła przestraszyli się, bo niektórzy ludzie zaczęli odchodzić, więc powiedzieli, nie będziemy mówić o grzechu. I kościół zaczął wzrastać, oczywiście. Poszli w organizację, przyjęcie ludzi, którzy przychodzą na nabożeństwa, zajęcie się dziećmi, zmieniono wystrój sali. Poszli pięknie, uważam, że dobre rzeczy zrobili, ale przestali mówić o grzechu. Wiecie, kiedy się upamiętali? Kiedy liderka uwielbienia zmieniła swoje postępowanie i cudzołożyła z człowiekiem, z którym występowała na scenie. I nagle w kościele był wielki szok, bo ona zostawiła swojego męża, swoje dzieci. Coś się jej stało i nagle starsi powiedzieli, zrobiliśmy błąd. Dlaczego zrobili błąd? Bo się bali. Bo się bali. Wiele razy się boimy wielu rzeczy. Nazwać rzecz po imieniu, porozmawiać z kimś, skonfrontować pewną rzecz. Raczej to, co zauważyłem, kiedy się nawróciłem, kocham Kościół Zielonoświątkowy, bardziej kocham Pana Jezusa, ale wiecie, co zauważyłem, kiedy się nawróciłem? Że w kościele wtedy jeszcze ZKE, tak zwany, tak się nazywał, ludzie nie umieją mówić wprost. Że mówi się za plecami, ale nie powie się wprost. Do rzadkości należało, że ktoś przyszedł i coś powiedział. Tak? Wprost powiedział. Kiedy ja powiedziałem, pójdę, napomnę tego człowieka, byłem dopiero świeżo nawrócony, to powiedzieli, nie wiesz, facet, z kim zaczynasz, będziesz miał wojnę. Lepiej sobie odpuść. Widzicie, no ale jak? Wszyscy o tym mówią, tylko nikt jemu jeszcze nie powiedział. To jak to wygląda? No bo wiesz, bo to jest trudna sprawa. Test męstwa. Kiedy to męstwo jeszcze wychodzi? Wiecie, czego się boimy najbardziej? Myślę, że może nie najbardziej, bardzo mocno. Boimy się, kiedy możemy wyjść na głupka, tak? Człowiek może stracić dobre imię. Czy Filip, kiedy usłyszał głos iść na pustynię, mógł stracić dobre imię, przynajmniej w swoich oczach? Po co tam pójść? A jeżeli to nie jest prawda, tak? Czy to jest odważne? Czy to jest potrzebne, tak? Albo czytałem wczoraj o Izajaszu, czyli jestem teraz w księdze Izajasza. I czasami mówię o tym, że Izajasz musiał chodzić nago przez jakiś czas, tak? Ale mi mówiono, że miał przepaskę na biodrach, tak? Ale czytałem wczoraj księgę Izajasza i wiecie, co jest napisane? I powiedział mi Pan, zdejmiesz przepaskę ze swoich bioder i będziesz chodził nago. I będzie to obrazem tego, jak będą szli ludzie do niewoli z gołymi pośladkami. Nie było przepaski. Chodził nago. Czy to była odwaga posłuchać Boga? Albo czy to była odwaga nazwać syna nie mój lud? Tak? To jest odwaga, tak? Więc potrzebujemy zrozumieć, że jeżeli stajesz Bogu do dyspozycji, to potrzebujesz zaufać Mu całkowicie, bo znasz Boga. Odwaga. Kiedy idziesz, to masz głosić odważnie.
Bo jeżeli ktoś mówi ze strachem, to to widać i to czuć i nikt ci nie zaufa, bo mówisz ze strachem. Biblia powiada, mocni tedy wierzę, tak? Dajcie odpór diabłu, a on wtedy ucieknie. Odwaga. Zdecydowanie. Czy to działa? No pewnie działa. Ja pozwolę sobie nazwiskiem powiedzieć. Jest taki człowiek, ewangelista Ceroński się nazywa. Nie wiem, czy go znacie. I jest to kontrowersyjny człowiek. Nie będę go oceniał. Ale wiecie, często krzyczy i zachowuje się tak bardzo demonstracyjnie. I ludzie to krytykują, ale wiecie, miałem takie wydarzenie. Przyjechała do mnie kiedyś rodzina, on i ona. Ona była w depresji, w głębokiej depresji. Modliłem się o nich. Została uzdrowiona z innych chorób, ale z depresji nie. I byłem w szoku. Mówiłem, Boże, to będziemy się jeszcze modlić, będziemy się spotykać. Ale gdzieś trafili na spotkanie do Ceryńskiego. I on zaczął nad nią krzyczeć, wymachiwać i został uzdrowiony z depresji. Sobie pomyślałem, ha. I analizowałem tę sytuację. Wiecie, co wyszło? Byłem za delikatny. Nie było we mnie tyle determinacji ani odwagi. Może inne rzeczy zawiodły. Mówię, na co zwróciłem uwagę, tak? Analizując, no bo chyba każdy z nas powinien analizować pewne rzeczy. Więc pierwsza rzecz, którą powinniśmy zweryfikować, czy zbadać w swoim życiu, na ile jesteśmy odważni. Na ile jesteśmy mężni. Bo jeżeli nie będzie tego męstwa w nas dużo, to wcześniej czy później zmęczeni będąc, ulegniemy naciskom diabłowi. I Kościół będzie jakby się chwiał i nasze życie się będzie chwiało i wtedy będziemy już nie tacy przebojowi jak na początku, bo kiedy braknie nam tego rozpędu, kiedy braknie nam tej gorliwości, pierwszej miłości, no to później stajemy się słabsi, a do Efezjan Pan Jezus kazał napisać list, z jakiej wyżyny spadłeś, bo straciłeś swoją pierwszą miłość, tak? Czyli kwestia męstwa. Jaka druga cecha? Drugą cechą jest kwestia służby. Drugą rzeczą jest kwestia służby. Na ile jesteś gotowy służyć? Czy jesteś gotowa służyć? Na ile jesteś gotowa poświęcić się? Tak? Niedawno taką humorystyczną rzecz przeżyłem. Przeszedłem do takiego domu, tam byli goście, siedzieliśmy, ściągnąłem posłusznie buty, siedzę sobie, założyłem nogę na nogę i przyszedł pies i wylizał mi jedną nogę. Przez skarpetę wprawdzie, ale wylizał. I oni mówią, nie, co robisz, wyganiali go, on ciągle przychodzi i lizał mi nogę. Powiedziałem, zostawcie, on się zna, to jest biblijny pies, on umywa nogę. On mi umył nogę. I później sobie siadłem, już tą nogę ściągnąłem z nogi, tak siedziałem sobie. Jest sobie poszedł, chodził gdzieś tam indziej. I oni mówią, no ale umył ci tylko jedną nogę. Ja powiedziałem, nie, nie, to jest chrześcijański pies, on zaraz przyjdzie i umyje mi drugą. I przyszedł i umył mi drugą. Chociaż stała na podłodze, to tak jako ją podnosił, wylizał z góry, z dołu, wszędzie mi ją wylizał, tak? A później już było spokojnie. Chociaż to byłem ubrany w skarpetkach, tak? Więc, drodzy, kwestia służenia. Kwestia służenia. Na ile chcemy służyć? Na ile poważnie podchodzimy do służby? Na ile poważnie podchodzimy do służby? Nie wiem, jak u was, ale jak znam w naszych rejonach nastroje, to panienki czy panny, jak się modlą o facetów, to wiecie, jak się modlą. Żeby był nawrócony. I koniecznie w służbie. Tylko nie wiedzą, o co się modlą. Bo facet w służbie później ma mało czasu dla ciebie. Tak? Wprawdzie wzrasta w autorytecie, jest zajęty, ale jednak dla ciebie ma mało czasu. Moja żona czasami jest bardzo wyrozumiała, ale czasami do mnie mówi, ty nawet jak jesteś w domu, to cię nie ma. Bo albo myślisz coś tam, albo czytasz, albo telefonujesz,
I czasami mówi, bo ci wyłączę ten telefon. W końcu chcę mieć męża w domu. Tak? Więc drodzy, służba kosztuje. Tak? Tak dobrze jest być razem w służbie, no to wtedy jesteście razem, tak? Czy chcesz służyć? Co to znaczy służba? Zaparcie się samego siebie? Zrezygnowanie ze swojego czasu? Tak? Jeszcze co mi Bóg powiedział kiedyś? Nie będziesz trwonił czasu na daremno. Powiedziałem, Panie, ale czasami muszę odpocząć. I Bóg mi powiedział, ale wtedy tracisz czas. Możesz robić to tak, żeby nie tracić tego czasu, aby się wzmacniał, aby być bardziej efektywnym w służbie. Na ile chcesz służyć? Służba powoduje nie tylko wzrost duchowy, ale wiecie, co jeszcze powoduje? Że twoje ego musi odejść na drugi plan. Twoje ego nie stoi na pierwszym planie i ono się nie liczy najbardziej i ono cię nie deprawuje i ono cię nie ściąga na bok. Ono jest ujarzmione. Jeżeli człowiek nie ma ujarzmionego ego, to ciągle o sobie myśli, co z tego mieć będzie. Jakie korzyści z tego wyjdą? Ile ludzi ma ci służyć? Albo niektórzy nawet myślą, że w związku z tym, że poświęcili się Bogu, to im się coś należy, tak? Więc drodzy, następnym tematem jest służba. Na ile jesteś gotowy służyć? Czy tylko w kościele? Nie tylko w kościele. Wiecie, że są ludzie, którzy usługują w domu, zapraszają do siebie do domu. Ich domy są jak poczekalnia kolejowa czy autobusowa. Każdy przez ten dom przechodzi. Wypije herbatkę, posiedzi, podyskutuje, idzie, następny przychodzi. Ale są takie domy, że przychodzi, że oni nie chcą służyć. Byliśmy w takim domu, że jak nasza córka wzięła lalkę i przestawiła z jednego miejsca w drugie, to była wielka awantura. Jak ona mogła dotknąć tą lalkę i przestawić ją na inne miejsce? Ta lalka zawsze tu stała, tak? Sobie pomyśleliśmy, to nie chcielibyśmy w takim domu mieszkać. Kwestia służby. Rezygnuje ze swojego. Tak? Z czego się rezygnujesz? Wiecie? Znam pastora, który ochrzcił 400 ludzi. Głosił ci, tych 400 ludzi przeszło przez jego dom. Kiedy głosił do 4 rano ludziom, którzy byli u niego w domu, z ulicy ich brał różnie, głosił im Ewangelię, to dzieci spały na podłodze, na jakichś tam materacach, bo mieli tylko 2 pokoje, więc dzieci nie miały gdzie spać. I kiedy były małe, mówiły, nie, nigdy nie będziemy pastorami. W życiu. Takiej ceny nie poniesiemy. Ale służą, obaj służą, mam 2 synów, obaj służą, ale dzięki swojej pracy, duchowej pracy, ochrzcił 400 ludzi. I ci ludzie służą w kościołach. Wiecie? Zapłacił pewną cenę, ale ci jego synowie, kiedy dorośli, powiedzieli, widzieliśmy chrześcijaństwo w naszym domu. Nasz ojciec, czy mój ojciec poświęcił się i on nie tylko o tym mówił, on to robił. Kwestia służby. Następnie badamy się w kwestii, o czym mówimy, jeżeli głosimy. Jakie jest nasze przesłanie? Jakie jest nasze przesłanie? Czy mówimy raczej religijne rzeczy? Czy mówimy o Jezusie z miłością? Czasami słyszałem wypowiedzi kogoś, kto przyszedł do kościoła, pytałem się, jak trafiłeś do kościoła? A on mi powiedział, ludzie mi najczęściej, bardzo często mówili, nie dlatego, że ktoś mi głosił o Jezusie. Nie dlatego, że namówił mnie do czytania Biblii. Tylko ujął mnie sposób, w jaki ten człowiek mówił o Jezusie. Nie treść, tylko sposób. Tyle ciepła, tyle zachwytu. Takie zakochanie się w Jezusie. Nigdy nikt tak o Jezusie nie mówił, jak ten człowiek mi mówił.
Więc pomyślałem, to nie może być udawane, to musi być coś prawdziwe, bo to przesłanie miało w sobie taki nośnik emocjonalny, nie tylko taki emocjonalny, nadduchowy, ale wiecie, jak się o kimś mówi, jak dziewczyna się zakochała w chłopaku, to, albo chłopak w dziewczynie, to ciągle tylko o tym mówi, tak? O wszystkim myśli. Nasz syn ostatnio mówi, moja dziewczyna ma słabsze włosy, to ja muszę jej kupić w prezencie suszarkę, która jonizuje. Nie wiem, co to nawet znaczy. Co? Mówi, tak, tato, bo to musi być tak, prawda? Czy sobie, jejku, już 10 minut na temat włosów. Dlaczego? Bo jest zakochany. Przesłanie. Drodzy, jakie jest nasze przesłanie? Czy mówimy o Jezusie tak, że ludzie się boją Jezusa? Słyszeliście nauczanie o tym, że za każdy grzech w łeb? Że Bóg każe? Że jeżeli ktoś zachorował, to się go pytają dlaczego? Kiedy ja miałem wypadek samochodowy, musiałem zlikwidować swój samochód, bo go skasowałem kiedyś. Tak miałem wydarzenie niestety. To zadzwoniłem do kilku ludzi i powiedziałem, słuchajcie, stoję tutaj pod Warszawą, rozwalony samochód, po prostu jestem żywy, ale czy możecie wesprzeć w modlitwie? I słyszę po drugiej stronie, bracie, a czy ty się zastanowiłeś, co ty takiego w życiu zrobiłeś, że ci się to stało? I sobie powiedziałem, wow, po prostu. Żadnego współczucia, żadnego słowa pociechy, tylko łopie, ty się zastanów, gdzie ty idziesz. A może do piekła? A może ty coś zrobiłeś? A może żoną nie tak? A może dziecko? A może coś tam? Ludzie, kochani, nie chciałbym takiego zwiastowania. Drodzy, ja rozumiem, że prawdy Słowa Bożego musimy głosić, ale twoje przesłanie, na ile kochasz Jezusa? Na ile poddajesz się Duchowi Świętemu? Na ile twoje przesłanie wynika z miłości, a na ile z obowiązku? Bo jeżeli wynika z obowiązku, to możemy dojść do takiego stanu, nie powiem, że to jest zupełnie zła rzecz, ale myślę, że to nie jest najlepsza rzecz, ale nie jest może całkiem zła. Amerykanie niektórzy przynajmniej doszli do takiego wniosku, że jeżeli oni, ponieważ dużo pracują, nie mogą głosić Ewangelię, to żeby wypełnić nakaz głoszenia Ewangelii, płacą tym, którzy głoszą Ewangelię i powiedzieli, jak myśmy im zapłacili, oni mają teraz obowiązek głosić, a my jesteśmy zwolnieni. Oni w nasze miejsce głoszą Ewangelię, tak? Czyli można to w ten sposób też zrobić. No ale to chyba nie tak jest okej, okay, co? Trzeba służby wspierać, ale każdy z nas powinien głosić Ewangelię, tak? Kwestia przesłania. Bardzo trudnym elementem jest element dojrzałości. Bo to jest trudny temat, tak? Na ile jesteśmy dojrzali? Na ile jesteśmy dojrzali? Jak zmierzyć naszą dojrzałość? Czy ona jest dostateczna, czy jest niedostateczna? Jak zmierzyć dojrzałość? Tak? Drodzy, potrzebujemy zastanowić się nad naszą jakby dojrzałością. Jeżeli jesteśmy niedojrzali, potrafimy się co robić? Obrażać na przykład, tak? Byle co się obrażamy. Ktoś ci zwrócił uwagę i już masz focha. Nie chcesz słuchać na swój temat negatywnych rzeczy. Nie chcesz przyjmować korekty. Albo nie chcesz w czymś wzrastać. Czy to jest dojrzałość? To nie jest dojrzałość. Człowiek, który chodzi z Jezusem, nabywa pewnej dojrzałości i pewnych cech, które jakby powodują, że ci, którzy są z tobą, zaczynają ci ufać. Patrzą na twoje życie, widzą, że jesteś człowiekiem, który nie myśli tylko o chwili obecnej, ale myśli troszeczkę dalej. To jest trudne, dlatego że jesteśmy różni, tak? Są ludzie, którzy są słabsi emocjonalnie. Są ludzie, którzy muszą się nastawiać, tak? Wykonują pewne rzeczy i nawet nie wiecie dlaczego. Ja na przykład mam teściową, wiecie, ona jest pracowitą kobietą, ale wiecie, jak ona to robi? Mi się wydawało, że to jest takie dla niej proste. Ona powiedziała, nie, ja nie jestem takim ekstrowertykiem.
ja, żeby coś robić, to ja się nastawiam 2 dni, 3 dni. Na przykład sobie robi plan, co zrobi w sobotę. I ona już wie w piątek dokładnie, co ona zrobi w sobotę. Pewnie są pewne rzeczy, które dojdą, ale główne rzeczy ona się nastawia. Ona przygotowuje w ten sposób swoje siły, swoją mentalność, tak? I nawet jak się źle czuje, ona wstaje i ona wie, że to ma zrobić. Ja później mam, pytam się, mamo, masz tyle siły, skąd ty masz tyle siły? Ona mówi, nie mam tyle siły, ale ponieważ ja dbam o rodzinę i ja chcę, żeby wszystko było dobrze, to ja się nastawiam, żeby to zrobić. To jest moja dojrzałość. Sobie pomyślałem, faktycznie. A czasami człowiekowi się nie chce i koniec, tak? Albo nie pomyślą nawet, że to trzeba zrobić. Więc potrzebujemy być dojrzali. Dojrzali, tak? Dojrzały człowiek przewiduje pewne rzeczy. Powiem wam tak. Ktoś mi powiedział, ktoś, kto studiował psychologię, że człowiek, który nie skończył 25 lat, nie myśli perspektywicznie. Czyli nie myśli daleko do przodu. W sensie przyczynowo-skutkowym, tak? On myśli najczęściej o kilku dniach do przodu, o może miesiącu do przodu, ale nie myśli daleko do przodu. Jakoś to będzie. I to nie jest dojrzałe. Natomiast człowiek, który już pewne rzeczy przeżył, w końcu 20 parę lat, zaczyna myśleć do przodu, tak? Dlatego takim ludziom się trudno później ożenić, tak? Bo później najpierw patrzą, czy jest ładna, albo czy jest przystojny i coś tam jeszcze, czy na samochód, albo coś tam jeszcze. Ale później na co się zwraca uwagę? Czy zdrowy? Tak? Na ile jest odporny? Na ile jest zaradny? Czy potrafi gwóźdź do ściany przybić? Coś tam jeszcze. Takie rzeczy, tak? Jeżeli nie potrafi, to już facet odpada, albo kobieta odpada. I dlatego takim ludziom, którzy później trudno się ożenić albo wyjść za mąż, więc potrzebujemy to zrobić wcześniej, kiedyś tak nie myślimy, czy ryzykuje wtedy. Nie powiem, że jest niemądry, ale wykorzystuje czas, tak? Więc drodzy, dojrzałość jest ważna, bo też inaczej traktujemy nasze dzieci, tak? Byliśmy teraz u Włodka, jego syn nam powiedział, że Indianie, nie wiem czy to prawda, muszę sprawdzić, że Indianie to mają taką zasadę, że dzieci są chowane nie przez rodziców, tylko przez dziadków, bo się uznaje, że są dojrzali i że umieją wychować dzieci, że się nie denerwują, kiedy nie potrzeba, że wiedzą, co dzieciom dać, jak je dyscyplinować, bo przeżyli życie, nabyli mądrości życiowej i teraz mogą wychowywać dzieci. A sami wiecie, jak się pierwsze dziecko chowa, tak? Jak naszą córkę chowaliśmy pierwszą, moja teściowa przyszła kiedyś, powiedziała, wiesz, że ty nie musisz dzieci, córki swojej bić. Ja mówię, no, na pewno, że nie muszę bić. Nie mam za co. Ale czemu mi to mówisz? Ona mówi, bo ty na nią spojrzysz tak, jakbyś ją zbił. Pytam się Hanika, czy to prawda? A Hanika mi mówi, no to słuchaj, ja ci inaczej powiem. Mamy tylko 2 pokoje. I córka przychodzi do ciebie, i się pyta, tato, czy ja mogę się bawić w tym kącie? Ten kąt przeznaczony do zabawy, tak? Wygospodarowaliśmy taki kącik, gdzie mogła się bawić, bo jej zabawa. Czy to jest normalne, żeby dziecko się pytało ojca, czy może się bawić w kąciku przeznaczonym do zabawy? Ja mówię, to chyba normalne. Ona mówi, nie. To znaczy, że jesteś tyranem w domu. Nie jesteś dojrzały. Dziecko nie czuje się komfortowo. Dziecko jest w stresie. No ale ja chciałem tak dobrze wychować swoje dziecko, tak? Może nie biłem, ale cała postawa była taka, że ona była cały czas w napięciu. I sobie musiałem odpuścić, tak? Nie byłem dojrzały i ta dojrzałość, jak dzisiaj patrzę na swoje życie, ciągle gdzieś wychodzi niedojrzałość moja w różnych dziedzinach. Gdzieś muszę ciągle coś jeszcze korygować i jakby zmieniać. Dlaczego? No bo wiecie, jest u nas swoje lata i oboje żoną się zmieniamy i ta nasza zmiana fizyczna i mentalna powoduje nerwy czasami. Wy się jeszcze nie denerwujecie? My się czasami denerwujemy na siebie. Ja mówię, Hanka, no, nigdy się tak nie denerwowałem wcześniej, taki zakochany byłem, a teraz coś mnie denerwuje.
Dlaczego? Bo ja się zmieniam i moja żona się zmienia. Czy na złe się zmieniamy? Niekoniecznie, tylko jest inaczej. I jeżeli człowiek nie jest dojrzały, nie umie się dostosować, tylko wymaga, a te wymagania powodują rozterki różne, powodują różne konflikty i w Kościele to samo. Zauważcie, że mniej konfliktów jest z ludźmi, którzy się nawrócili i zaczęli chodzić do Kościoła, niż z ludźmi, którzy długo są w Kościele. Oni znają Chrystusa, wydawałoby się, że są dojrzali, ale z tyle powodu strzelają focha. Tak? Czy nie? Strzelają focha. I czasami jest to strajk włoski, robimy powoli, tak, nierozwojowo. Czasami jest to opór bierny, czyli w ogóle nie robimy, tak jakbyśmy nic nie słyszeli i w nic się nie angażujemy. Czy to jest dojrzałość? To nie jest dojrzałość. To nie jest dojrzałość. Więc potrzebujemy przeanalizować, na ile jesteśmy dojrzali. Na ile potrzebujemy, weźmiemy odpowiedzialność i na ile będziemy wydawać dobre świadectwo i na ile przyjmiemy korektę do naszego życia. Następnie potrzebujemy zweryfikować, jeżeli ktoś ma, jest w małżeństwie, swoje stosunki w małżeństwie. Swoje stosunki w małżeństwie. Wiecie, że czasami tak, im więcej człowiek ma z czymś problemu, w tym wydaje mu się, że jest największym ekspertem. Tak? Do mnie przyszedł kiedyś człowiek i mówi: bracie, Ryszardzie, masz jakieś oszczędności? Powiedziałem: no jakieś tam mam, więc no to ja ci powiem, jak je wykorzystać. Jak gospodarzyć. Powiedziałem: no ale ja cię o to nie prosiłem. On mówi: no tak, ale ja się znam. Ja powiedziałem: ale ja ciebie też znam. Komornik ciebie ściga. W żadnym banku kredytu dostać nie możesz. To jak ty się rządzisz swoimi pieniędzmi? Bo kiedyś nie umiałem, a teraz już umiem. No to najpierw wydaj owoc, a później będziesz mnie uczył, tak? Bo ja nie chcę mieć problemu z komornikiem, jak będę ciebie słuchał, tak? Rozumiecie? Albo nauczę cię, jak rozmawiać z żoną, tylko jak słyszę, jak się do swojej żony odzywa, to tak jak do krowy na rogu, tak? Bez delikatności, nakazowo, rozkazowo i coś tam. To nie tak chyba. Więc potrzebujemy zweryfikować nasze relacje małżeńskie. Bo one są różne. Niestety są różne. Tak? Dlaczego faceci idą w pornografię? Zresztą nie tylko faceci. No bo być może, jak ktoś powiedział, jest taki okres ochronny do 30, może nie 30, 28, 30 roku życia, kiedy człowiek jest taki świeżutki i najpiękniejszy. A później zaczyna się zmieniać. Więc ten okres ochronny jakby odchodzi troszeczkę i nagle zaczynasz widzieć pewne braki. Poza tym, nawet jeżeli człowiek się nie zmienia, to tobie jakby zasłona z oczu spada, bo to pierwsze zauroczenie, miłość mija i człowiek widzi jakby troszeczkę inaczej i zaczyna się denerwować i zaczyna wymagać, tak? Kiedy mojej żonie powiedziałem: fajnie, przyszedł czas, dojrzeliśmy, musimy uważać tak na to, co jemy. I ona tak na mnie popatrzyła i mówi: jak patrzę na twój brzuch, to musisz uważać. A ja nie o tym mówiłem. Zdenerwowałem się na nią. Co ona nie rozumie? Ona dobrze rozumiała, o czym mówię. Tylko chciałem zrzucić na nią odpowiedzialność, sam nie uważając na to, co ja jem. Tak? I jak jem. Jak się zachowuję. Więc, drodzy, stosunki w małżeństwie są ważne. Bo jeżeli nie potrafisz najbliższej osobie okazać miłości i przebaczenia, to jaki będziesz w stosunku do innych ludzi? A kiedy uciekamy z domu? Albo z domu, nie w sensie, że całkiem uciekamy z domu, tylko kiedy jesteśmy mniej czuli w małżeństwie. Wiecie kiedy? Kiedy to kosztuje ciebie wysiłek, żeby utrzymać relacje na właściwym poziomie w małżeństwie. Kiedy już sam człowiek nawala, I nie widzi akceptacji aż takiej wielkiej w tym kierunku, więc potrzebuje tej akceptacji, to co robi? Szuka akceptacji u innych ludzi i łatwo to znaleźć, bo inni nie znają ciebie od podszewki. Nie znają ciebie w różnych sytuacjach, tych trudnych sytuacjach, nie widzieli ciebie, nie słyszeli ciebie, więc ciągle myślą, że jesteś super, tak? Łatwo być dla kogoś miłym. Ale jeżeli w domu nie jesteś miły,
Jeżeli w domu nie ma tych głębokich relacji, to trzeba się zastanowić, co jest nie tak. Co jest nie tak, tak? Nie będziesz dobrym sługą, jeżeli nie potrafisz zadbać o te relacje. Słowo Boże mówi, że Bóg, który rozpoczyna w nas dobre dzieło, co robi? Doprowadza je do szczęśliwego, czy do końca, czy do szczęśliwego końca, tak? Czyli jak rozpocznie, to je doprowadza skutecznie. Nawet on mówi, w innym miejscu jest powiedziane, jeżeli wy nie dochowujecie wierności, to Bóg jest wierny i ze swojej strony wierności dotrzymuje, tak? Czyli potrzebujemy jakby dotrzymać tej wierności. A jeżeli dotrzymujemy tej wierności, to dlaczego mówimy o rozwodach? Nigdy w małżeństwach się nie mówi o rozwodach naszych chrześcijańskich. Nie dlatego, to ktoś mi mówił, no wiesz, ale to jest tak, jak w zasadzie, jak się mówi, zabijecie. To przecież nie, wiadomo, że nie chce nikogo zabić, tylko to jest takie wyrażenie emocji, że one są takie duże, to cię zabije, tak? No ale słowo jest słowo, tak? Słowo wyprzynosi pewien owoc. Jeżeli mówisz o rozwodzie, to znaczy, że gdzieś w twojej miłości powstała rysa, która ściany już nie trzyma tak mocno. Już można łatwo to zburzyć. Nie powinno tak być. Powinniśmy zadbać o to. To jest wysiłek, tak? To jest wysiłek. Bo na starość człowiek zaczyna chrapać, tak? Często w nocy wstawać do toalety, niektórzy tak mają. A ktoś ma delikatny sen, więc się budzi i później zasnąć nie może. Zaczynają się problemy, tak? Różne. Więc potrzebujemy zadbać o to, żeby te problemy nas nie podzieliły, żebyśmy budowali jedność. Jakie są relacje w małżeństwie? Dlaczego to jest takie ważne? Bo to nie tylko ludzie zwykli zdradzają swoje żony albo żony mężów. Zdarza się to także ludziom, którzy dużo osiągnęli. Tak? Znacie Jimmy'ego Swaggarta? Ci młodzi może nie znają. Potężny ewangelista, telewizyjny. Stadiony wypełnione po brzegi, kiedy on usługiwał. Ja pamiętam, jak słuchałem kasety, oglądałem kasetę z takiego jednego nabożeństwa, siedziałem i płakałem. Tak mi Bóg dotykał. Miał problem z kobietami. Bo jeżeli w domu się nie zaspokoił w jakiś sposób emocjonalny, fizyczny i różny, to kiedy go gloryfikowano, wpadł w pułapkę. I był problem. Tak? I czasami się dziwię, jak to jest, że tacy ludzie walczyli o swoją służbę tyle lat walczyli o swoją służbę dla jednego głupiego wydarzenia, niszczą całą swoją służbę i całe swoje życie. Jak to jest? Okazuje się, że to jest. Jakby to się dzieje czasem. Żeby zabezpieczyć się przed tym, musisz dbać o swój dom i o swoje małżeństwo, o swoje relacje, o swoje serce, tak? Następnie chcę, żebyśmy wszyscy razem sprawdzili swoje metody działania. Na ile są to metody właściwe? Rozmawiałem z pewnym ewangelistą. Wiecie, co mi powiedział? Powiedziałem mu, słuchaj, nie wszystko, co mówisz, jest prawdą. A on do mnie powiedział tak. Żeby ludzi przyprowadzić do Chrystusa, to mam pozwolenie, żeby kłamać. Naprawdę mi to powiedział. I byłem w szoku. Byłem wtedy młodym pastorem. Powiedziałem, ale jak? A on powiedział, no bo wiesz, ewangeliści to w ogóle tak troszeczkę jadą po bandzie, bo to tak mówią takie rzeczy, wiecie, wybujałe, żeby człowieka zachęcić. Ja to rozumiem, to są specy od reklamy, ale nie mogą kłamać, tak? Ale on powiedział, ale ja mogę kłamać. Ja mogę kłamać. Mało tego mi powiedział, jeżeli chcę rozładować pewne napięcie, to zrobię burzę w szklance wody.
I ludzie rozładowują napięcie. Pytam się, co to znaczy? On mówi, dać ludziom coś do roboty, byle co, żeby się emocje ich rozładowały, żeby siły się straciły i człowiek zmęczony, rozładowany siedzi spokojnie w kościele. Ja pomyślałem, to jest po prostu... No ale taki człowiek, jakby się rozładował gdzieś, to nie będzie służył w kościele, tak? Ja nie wiem, czy wy takie rzeczy słuchacie, ale ja chcę wam... Ja już trochę przeżyłem w kościele i widziałem różne rzeczy. Chciałbym, żebyście, kiedy wyjdziecie do służby, żebyście służyli prawidłowo. Żeby nie było takich jakby niewłaściwych zachowań, tak? Żeby nie było służby, która przyniesie wam negatywne efekty dla waszego życia, tak? Metody więc działania. Jakie macie metody działania? Czy pójdziecie na skróty, czy jednak nie pójdziecie na skróty, tak? Czy żeby kościół napełnić, będziecie szli, czy robić wizualizację, czy będziecie metody okultystyczne wprowadzać do kościoła, bo to jest proste, można się nauczyć pewnych technik, czy też będziecie polegać na mocy Ducha Świętego. Co zrobicie? Jakie metody użyjecie? Diabeł przychodzi, albo inaczej, człowiek, który ma zakład masarski, spotkałem się z nim, zawsze miał dobre wędliny, więc tam kupiłem się z niego, powiedziałem, dlaczego ten facet wyszedł do pana taki zdenerwowany? Mówi, wie pan, kto to jest? To jest człowiek, który przyjechał do mnie z takim proszkiem. On to jest dystrybutor jakiegoś środków spożywczych, czy dodatków do środków spożywczych i powiedział do mnie tak. Jak pan doda 10 deko tego proszku do kiełbasy, do mięsa, które się robi, z którego robi się kiełbasę, to mięso tak napęcznieje, że będzie pan miał przynajmniej 50% więcej kiełbasy niż normalnie. I nikt nie pozna, że to nie jest mięso. I on powiedział, wygoniłem tego faceta, bo to jest oszustwo. Bo to nie jest właściwe. Proszę pana, ale będzie pan miał zysk. Pan będzie prosperował. Jak będzie pan prosperował, będzie pan miał na nowe narzędzia, na nowe urządzenia. Będzie pan mógł rozbudować zakład, będzie pan mógł zatrudnić innych ludzi. No, ale będę karmił ludzi chemią. Tak? I dzisiaj już tak mamy. Kiedyś to na zachodzie były szynki oślizłe, a teraz mamy już w Polsce szynki oślizłe. Tak? Dlaczego tak więcej chemii jak mięsa? Takiej szynce, tak? Więc dlatego ona kosztuje, na przykład schab kosztuje tyle, a polędwica kosztuje tylko troszeczkę więcej. Moi rodzice jak wędzili polędwicę, czy szynkę, to z kilograma szynki wychodziło 80-75 deko szynki wędzonej. A dzisiaj bierzesz kilogram szynki i masz 1,5 kilo szynki wędzonej. Ciekawe jak. Prawda? Więc metody działania. Jakie są metody działania? Jeżeli ludziom mówisz tylko o tym, że jeżeli uwierzą w Jezusa i wszystkie problemy ich znikną i nie mówisz o tym, że czasami jest trudno i że jest takie miejsce, które mówi, jeżeli ktoś chce żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, to będzie znosił prześladowanie. Oczywiście to wszystko trzeba powiedzieć w odpowiednim czasie, ale jednak trzeba pewne rzeczy powiedzieć. To widziałem już wielu ludzi załamanych. Powiedzieli, przyszedłem do Jezusa, żeby rozwiązały się moje problemy, a okazuje się, że przyjaciele mnie opuścili, z domu mnie wygonili, coś tam jeszcze. I człowiek nie był emocjonalnie przygotowany do tego, że takie rzeczy mogą się zdarzyć. I mówi, gdzie jest ten Bóg, który miał stanąć po mojej stronie? Metody działania. Wiecie, kiedyś byłem w Kanadzie i przyjeżdżał taki człowiek z Australii, który pięknie głosił, i skutecznie głosił, ale w pewnym momencie kiedyś przyjechał i jakby coś się stało z nim. I pastor zapytał go, co się stało. W końcu tam po pewnym czasie on mu to powiedział, bo już ludzie nie upadali, kiedy się modlił pod mocą Bożą, tylko musiał ich pchać. I takie różne triki stosował, więc zapytał się go pastor, dlaczego straciłeś coś? On powiedział, wiesz, bo Bóg działa dobrze, tylko nie zawsze tak, jak ja chcę. Więc poszedłem do czarownika aborygeńskiego, żeby włożył na mnie ręce i udzielił mi z daru czynienia cudów. I ten człowiek wziął to i dalej głosił Chrystusa,
ale już był pod panowaniem. Rozumiecie? Metody działania. Powiedział, bo ja chcę być skuteczny. Ja chcę być skuteczny. Oglądałem człowieka, i to też jest taki dylemat, tak, jak się zachować. Oglądałem człowieka na konferencji, który dostał zadanie, stanął do dyspozycji, powiedział, możecie nie użyć, tak? Więc powiedzieli, dobrze, tu jest grupa ludzi, módl się o nich. Oni mają potrzeby, my ciebie znamy, ty umiesz się modlić, módl się o tych ludzi. No ale on się zaczął modlić i pewien i prowadzący konferencję, główny mówca na tej konferencji powiedział, a ja teraz będę udzielał znamaszczenia, bo zaraz będę musiał już wyjeżdżać. I zszedł z podium, wszedł w tłum i ten człowiek zostawił tych wszystkich ludzi. Tam byli bardzo poranieni ludzie, płakali, mieli problemy. Zostawił ich i pobiegł za tym człowiekiem, żeby dostać udzielenie. I patrzyłem na to i widziałem, że ten człowiek już nie wrócił do tej grupy, żeby się o nich modlić. Ci ludzie zostali na lodzie. Z jednej strony rozumiem. Ktoś mi powiedział, że gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże. Chciał dostać to namaszczenie, żeby służyć, tak? Lepiej służyć. No dobrze. Tylko czy Bóg nie widzi tego? Czy Bóg nie pobłogosławiłby go w jego usłudze tam, kiedy modlił się o ludzi? Ja myślę, żeby mu to dał, prawda? Nie musiał ich zostawiać. Co dzisiaj jest takim problemem wśród ludzi? Odrzucenie, tak? Tu mnie nie chcą, tam mnie nie chcą, tu mnie nie akceptują, tu mnie nie lubią. Więc ludzie już mają to odrzucenie od dawna wpisane w swoje życie. I nagle przychodzą do kościoła, gdzie sługa Boży mówi, będę się o was modlił i nagle ich zostawiam. Bo sam chcę być pobłogosławiony. To jest trudne, kiedy na pewne namaszczenie musisz długo czekać. I dla mnie to też jest trudne. Też bym chciał wszystko tak w pigułce. Słucham niektórych. Jak miałem 4 lata, zacząłem się modlić, a 8 lat to już cuda czyniłem. Ja tak nie miałem. Chciałbym też tak. Jestem już ponad 40 lat w służbie i chciałbym powiedzieć, że już osiągnąłem coś. Jeszcze nie osiągnąłem tyle, co chciałbym osiągnąć. Ale wolę to robić drogą Bożą. Bożymi metodami, a nie drogą na skróty, tak? Więc jeżeli dzisiaj przychodzicie, stając Bogu do dyspozycji, to sprawdźcie, na ile jesteście w stanie dobrymi metodami służyć. Albo trwać przy Bogu. Na ile? I ostatni z tej dziedziny przykład. Widziałem ludzi, którzy kiedy w kościele jeździli na konferencje i później po różnych zborach i ponieważ mieli problem zdrowotny. Jakikolwiek problem zdrowotny. Najczęściej, jeżeli człowiek tak już jeździ, to znaczy, że to jest poważny problem zdrowotny. Albo ciężka choroba przewlekła, albo zmiany depresyjno jakieś tam, więc ludzie szukają pomocy tak już na CITO. I w momencie, kiedy na konferencjach, w jakichś kościołach modlitwa nie zadziałała, to wiecie co robili? Szli do szeptów, szli do wróżbiarzy, do radiestetów, do bioenergoterapeutów. Mało tego, może to nie jest aż taki jasny temat, ale też do homeopatów, tak? Homeopatów. Ja uważam, że to nie jest okej, ale niektórzy mówią, że to jest okej, więc nie będę dyskutował, pozostaję przy swoim zdaniu, dla siebie, tak? Wy musicie to sami rozsądzić. I mówię, dlaczego? Człowiek zaczyna sobie tłumaczyć pewne rzeczy. Ktoś mi nawet tłumaczył, no słuchaj, no przecież ci ludzie też w duchowy sposób działają. Ja nie mogę temu zaprzeczyć, oni w duchowy sposób działają, tylko z jakiego duchowego źródła czerpią. Tak? Więc metody działania. Na ile chcesz zachować czystość w tej dziedzinie? A na ile chcesz iść na skróty? Na ile chcesz? Na ile chcesz? Bo jeżeli chcesz zabłysnąć, to będziesz robić coś tak, żeby ciebie zauważono, niekoniecznie dlatego, że chcesz tym wytrwać. Zakładasz sobie cel i tak, jak to się w świecie mówi, po trupach do celu, tak? Czyli każda metoda jest dobra, żeby do celu dojść. Czyli metody działania. Weryfikujemy to. Następnie kwestia zarządzania pieniędzmi.
Nie mamy być skąpi i nie mamy być rozrzutni, tak? Dlaczego nie mamy być rozrzutni? Bo wszystko, co posiadamy, to nie jest nasze tak naprawdę, tylko pańskie, tak? Więc jeżeli rozrzucasz pieniądze, Boże pieniądze, no to jesteś złym szafarzem. Ale jeżeli jesteś skąpy, to też nie dajesz na Boże dzieło, a jeżeli nie dajesz na Boże dzieło, to nie masz błogosławieństwa też w tej dziedzinie. A jeżeli nie masz błogosławieństwa, to zaczynasz mieć problemy. Wiecie, znam człowieka, który ma rentę, ponieważ będąc w wojsku wypił, ktoś do butelki po piwie nalał jakiegoś gorącego napoju. Nie wiem po co. Czasami mamy tak, że chcemy na chwilę coś przelać i zapominam, że to wlaliśmy do takiej butelki, a ktoś chce się napić i nie wie, co tam jest, tak, bo nie jest opisane. Więc kiedy łyknął sobie, a nie wiedział, co tam jest, spaliło mu cały przełyk i część żołądka. Zrobiono mu operację, uratowano go, do dzisiaj ledwo je, tak, ale jest na wysokiej rencie wojskowej. Wysoko ten temat. Kiedy u niego byłem w domu i widziałem skromność, czy biedę raczej, pytałem się, z czego to wynika. Powiedzieli, bo to jest człowiek, który wszystko bierze na kredyt. Jak jest tylko reklama w telewizji, on sobie nie odmawia, on musi to kupić. Smartfony wymienia co pół roku. Różne rzeczy. I jest tak zadłużony, że obliczyli, że nie jest w stanie całe życie pracując spłacić. A pracuje już na dwa etaty. Ma rentę i pracuje na dwa etaty jeszcze. Facet zajechany. Kiedyś Bóg go używał. Był w służbie, a dzisiaj nie ma czasu się nawet modlić. Bo jest przemęczony. Chce się modlić i zasypia. Na kolanach zasypia. Dawno już nie czytał Biblii. Do kościoła czy na nabożeństwo przychodził tylko od czasu do czasu. Dlaczego? Przez finanse. Przez finanse. Ale nie tylko to. Wiecie, kiedy człowiek ma złe finanse, kiedy nie umie zarządzać finansami, to wtedy jakby jest gotowy przyjąć ofertę tylko dlatego, że cię zapłacą. Wiecie? Ja miałem takie wydarzenie. Bóg pewne rzeczy ze mną robił, uczył mnie na żywym organizmie. Nie to, że ktoś mnie uczył, po prostu Bóg mnie uczył, tak? Pamiętam, kiedy zrezygnowałem ze służby pastorskiej, poszedłem do służby proroczej i miałem trudny czas, nie miałem pracy, nie miałem służby, nie zapraszano mnie i tam jak ktoś zaprosił, to się już cieszyłem, że w ogóle cokolwiek mogę robić. Moja żona na mnie pracowała wtedy na dwa etaty, żeby mnie utrzymać, tak? I nagle przyjechał człowiek z zachodu i zgłosił się do mnie i powiedział, słuchaj Ryszard, ja ciebie, o tobie dużo słyszałem, ktoś mi złożył świadectwo o tobie i chcę, robię konferencję w Warszawie ogólnopolską i chcę, żebyś był jednym z głównych mówców. Powiedziałem, ja się będę modlił. Mówi, wiesz, przecież to jest dobra rzecz. Ja ci dam dobre pieniądze. I powiedział mi taką kwotę, że ja sobie usiadłem, tak? A ja wtedy potrzebowałem pieniędzy, bo ja żona mnie karmiła. Wprawdzie cieszę się, że żona mnie karmiła i nie wypominała, ale wiecie, jak to facet. Honor faceta jakoś tak cierpiał trochę, a poza tym wtedy było bardzo cienko z pieniędzmi. Więc powiedziałem, i tak będę się modlił, ale w sercu powiedziałem, Boże, wreszcie odpowiedź, tak? Ale modlę się i Bóg mi mówi, nie pojedziesz tam i nie będziesz głosił. Powiedziałem, ale dlaczego? Nie musisz wiedzieć dlaczego. Po prostu nie weźmiesz tych pieniędzy i nie pojedziesz tam. Rozmawiałem z Bogiem z tydzień czasu. I Bóg mi nie pozwolił. I ten człowiek później, jak się ze mną spotkał, powiedział mu, nie mogę, to on ci co mi powiedział? Zrobię wszystko, żeby cię zniszczyć. Jeżeli ty mnie nie posłuchasz, to ja ci tak załatwię, na perłowo. Więc albo bierzesz kasę i służysz, albo nie i będziesz miał problem. I wtedy wiedziałem, że muszę wygrać tą bitwę. Nie wziąłem. Co mi to dało? Później Bóg mi to wyjaśnił, a nawet jakby nie wyjaśnił, to już wiedziałem. Nie jestem na sprzedaż.
Tak? Wasz pastor też nie jest na sprzedaż. Nie jesteśmy na sprzedaż. Tak? Kiedy dostałem pierwszy samochód, pamiętam, dostałem Renault Laguna. I tak się cieszyłem. Ale facet mi przekazał kluczyki, dokumenty i mówi, ciesz się. Ja powiedziałem, czekaj, zanim ja to wezmę, to muszę się zapytać, od kogo to jest samochód? Czy to jest od ciebie? Czy to jest od Boga? On mówi, od Boga. To jeżeli to jest samochód od Boga, to nie będę musiał ci przy każdym spotkaniu dziękować, że mi dałeś samochód. Albo na każde zawołanie biec, czy jechać, bo to jest kawałeczek drogi, żeby modlić się o twoją rodzinę. Czy to nie jest takie zobowiązanie? Czy nie będę przez ten samochód takim pieskiem na twojej smyczy? I on tak na mnie patrzył jak na wariata. Ja powiedziałem, muszę to wiedzieć. Bo jeżeli ty chcesz mnie kupić w ten sposób, tak? To bierz sobie ten samochód z powrotem. Nie muszę mieć tego samochodu. Nie chcę, żebyś mnie kupił. I chociaż dał mi samochód, to wiecie, co później słyszałem? Mam osobistego proroka. Myślałem, że normalnie coś mu zrobię. Mam osobistego proroka. Czy to tak powinno działać? Nie powinno to tak działać. Powinniśmy mieć więc właściwe finanse. John Austin powiedział, jeżeli go znaliście, bo już w świętej pamięci, kiedy patrzył na swój kościół i zobaczył, że ludzie pracują, ale nie mają, zaczął się Boga pytać dlaczego i Bóg mu powiedział, bo ludzie nie umieją gospodarzyć finansami. W związku z czym zaczął ich nauczać na temat finansów. I ludzie nie mówił dajcie do kościoła, tylko zaczął im mówić, na co wydawać pieniądze, na co nie wydawać pieniędzy, tak? I wiecie, co ludzie powiedzieli? Nie będziesz nas uczył. Czy nie będziesz sięgał do naszego portfela, żeby rządzić naszymi pieniędzmi. Pół kościoła natychmiast mu odeszło. I on powiedział, byłem w szoku. Ale ci, którzy zostali i przeszli kurs, nie zmienili pracy, nie dostali podwyżki, ale zaczęli jeździć lepszymi samochodami i dawali lepsze ofiary do kościoła. Bo dziesięciny były te same, ale ofiary były większe. I on powiedział, spytał się tych ludzi, jak to jest? Oni mówią, powiedzieli mu, nie wiemy jak to jest, mamy tyle samo pieniędzy w wypłacie, ale to jest tak, jakby one się nam pomnażały. Tak? Dlaczego? Raz, że było Boże błogosławieństwo, ale była też mądrość w gospodarowaniu pieniędzmi. Jeżeli nie masz pieniędzy, to musisz jakby słuchać tego, którego, kto tobie daje, tak? Musisz słuchać. I ci ludzie tobą rządzą. Następna rzecz, moralność. Badamy swoją moralność. Na ile mamy właściwe podejście do człowieka, drugiego człowieka. Na ile możemy się posunąć w rozumowaniu, w myśleniu, w marzeniu, w oczekiwaniu, na ile? Czy to jest, czy są rzeczy moralne, i są rzeczy niemoralne? Są rzeczy etyczne i są rzeczy nieetyczne. Na ile jesteśmy etyczni? Na ile? Tak? Jaka jest nasza moralność? Taka, oprócz tych sfery seksualnej, jeden starszy kościoła, zboru, lokalnego zboru, miał żonę plotkarkę. Chociaż są plotkarki czasami w kościele, czy plotkarze też. I była rada zboru, czy starszych i omawiano bardzo trudną sytuację, taką bardzo drażliwą sytuację. Widzieli tylko czterech ludzi, pastor i trzech starszych, tak? I na drugi dzień wiedział cały zbór. A była to intymna sytuacja, więc człowiek, czy małżeństwo, którego to dotyczyło, przyszli do pastora i powiedzieli, pastorze, jak to jest, że cały zbór już trąbi o naszym problemie? I pastor zwołał starszych i powiedział, kto sypnął? A jeden z nich mówi, moja żona. No to jak tak spokojnie mówisz? On, pastorze, ty nie wiesz, że moja żona jest plotkarką?
To dlaczego do rozpatrywania tej sprawy wziąłeś mnie? Nie tyle, że on powiedział żonie, to żona powiedziała wszystkim. Czy to było etyczne? Albo moralne? To nie było ani etyczne, ani moralne, tak? Nie było. Więc potrzebujemy jakby mieć tutaj pewne wyczulenie. Pewną umiejętność. Potrzebujemy się nawiąć, żeby nasza etyka i morale były takie, że nie przekroczymy jednak pewnych granic, tak? Nie przekroczymy pewnych granic. Wiecie, dzisiaj się to może tak nie zdarza już, ale rozmawiałem z pastorem, który jest z mojego wieku, może to było 15 lat temu, i on mówi, wiesz, ja już mam swoje lata, mam dzieci, ale kiedy oglądamy czasami telewizor, mama z nim mieszkała i jest jakaś scena taka, wiecie, scena w filmie, bo czasami się zdarzają, to mówi, idę robić herbatę, żeby moja mama nie widziała, że ja na to patrzę. Czy to było etyczne? Tak. On mówi, już nie potrzebowałam jakby, ale nie, sumienie mi nie pozwala, żeby moja mama mnie widziała, że ja to oglądam, tak? Więc pewne rzeczy powiedział, nie przekroczę pewnej granicy, tak? Nie przekroczę pewnej granicy. Co to znaczy moralność? Moralność to też oddać szacunek starszym, między innymi starszym wiekiem. Czy to jest łatwe? Nie zawsze to jest łatwe. Wiecie, kiedy moja mama miała Alzheimera, jak oddać szacunek, kiedy nie pamięta nawet, kto ja jestem? Albo kiedy się zachowuje różnie, przez okno chce uciekać, różne rzeczy opowiada. Jak okazać szacunek, tak? A czemu okazać szacunek? Bo to jest twoja mama, bo to jest tato, bo to jest twój starszy w kościele, tak? Potrzebujemy mieć do siebie właściwe nastawienie i to jest etyczne i to jest moralne. Jeżeli ja się tego nauczyłem, że człowieka nie poznasz przez jego zwykłe zachowanie. Człowieka się rozpoznaje po drobnych rzeczach. Bo człowiek w głównych rzeczach się pilnuje, tak? Tego nie powie, tak się nie zachowaj, tak? Ale wiecie, zachowujesz się jakoś. Ja pamiętam, jak się tylko nawróciłem, zostałem pastorem w tym czasie i byłem na drugim czy trzecim spotkaniu pastorów. I wtedy mojej żonie nakazałem nosić krótszą spódnicę, taką, wiecie, że kolana było widać. Ona tego nie lubiła, ale na moje życzenie albo nakaz zaczęła to stosować. I powiedziałem, tam rozmawialiśmy o takiej skromności, powiedziałem, ale jestem młodym małżonkiem i ja chcę widzieć kolana mojej żony, bo mi się podoba. A poza tym, jak nie będę jej, jak się napatrzę na jej kolana, nie będę oglądał innych kolan, będzie ok, tak? Takie moje zabezpieczenie. I trzech takich braci, później była przerwa obiadowa, poszliśmy na obiad i musieliśmy na miasto do restauracji pójść na obiad, więc szliśmy, rozmawialiśmy, oni mnie pouczali. I byłem taki jakby piętnowany przed nim, że ja jestem taki jakby cielesny, że się nawróciłem, ale nie do końca. Tak mi mówili, tak? I kiedy dochodziliśmy do restauracji, ja zatrzymałem się, powiedziałem im tak, bracia, zanim wejdziemy na obiad, ja chcę wam coś powiedzieć. Może wy mnie nie lubicie, może ja jestem faktycznie z innej jakby planety. Wszystko jest możliwe. Tylko, że ja też mam oczy i ja widzę. Szliśmy może z 500 metrów do restauracji. I w tym czasie każdy z was oglądnął się kilka razy za dziewczyną, która miała mini i długie nogi. I to nie tak, że tak przeleciał wzrokiem, tylko tak świdrował. I powiedziałem, czy to jest ok? To swoim żonom każecie nosić długie spódnice, a za innymi się oglądacie, a ja nie muszę się oglądać. Ja patrzę na moją żonę. Co jest bardziej etyczne? I nagle powstał zgrzyt. Nie wiedzieli, co mi odpowiedzieć. Powiedziałem, bracia, ja was napominam. Wy jesteście długo w wierze, ja jestem krótko, ale ja was napominam. I żeby spokojnie obiad zjeść, ja wam to powiedziałem, a teraz chcecie, to jedzcie, jak nie, to pościcie. Ja idę jeść.
nie mieli powodu, żeby pościć. Tak? Więc, drodzy, potrzebujemy więc właściwego podejścia i moralności. Moralności. Następna rzecz, żeby już tego nie rozdrapywać dalej. Ostatnia rzecz, kwestia motywów. Dlaczego jesteś w Kościele? Dlaczego należysz do Jezusa i dlaczego służysz Jezusowi? Dlaczego? Jakie masz motywy? Kiedy ja się nawróciłem, mówiono tak. W Kościele naszym mówiono tak. Ten i ten poszedł na szkołę biblijną. Ten i ten poszedł na szkołę biblijną. I wiecie, co najczęściej mówili? Nigdzie by się do szkoły nie dostali, a do szkoły biblijnej to tylko rozmowa kwalifikacyjna i coś tam jeszcze, więc poszli na szkołę biblijną. I mnie to bardzo bolało. I myślałem, że to nieprawda, ale wiecie, że w niektórych przypadkach to była jednak prawda. Motywy działania. Czyli nie motywy, tylko... Tak, motywy. Motywy. Jakie są motywy? Dlaczego niektórzy chcą służyć? Młodzi faceci, wiecie, co mi powiedzieli? Tak rozmawiam z młodymi, czasami usługuję dla nich, czy im. Mówią, kiedy już się tak otworzą i tak jest fajnie, to wiecie, co między wierszami można wyczytać? Chłopcy mówią najczęściej, bo wiesz, jeżeli służysz i masz powodzenie, to możesz mieć każdą. Nie w sensie cudzołóstwa, tylko zdobycia na żonę. Tak? Jeżeli służysz i masz powodzenie, to każdą możesz mieć. To już nieważne, czy jesteś garbaty, czy jakiś po prostu. Jesteś w służbie, jest taka poświata nad tobą, możesz mieć. A dlaczego niektóre dziewczyny chcą być w zespole uwielbieniowym albo coś innego robić? Niektóre robią to szczerze, dobrze i chwała Bogu, będą miały nagrodę za to. Ale mój znajomy w ich kościele wychodziły takie, przepraszam, chciałem powiedzieć laseczki, dziewczyny, wydekoltowane w obcisłych rzeczach i zwracano im uwagę. I to mój znajomy taki zwracał uwagę, słuchajcie, możecie tak chodzić, no ale nie na podium. Przecież stoicie przed... I nie trafiało. To wiecie, co on zrobił? Na swój kosz kupił i uszył togi. I podjęli uchwałę, że cały zespół w togach usługuje. Tak? I już nie miały wyboru. I byłem w tym kościele, ale dziewczyny co robiły? Tylko schodziły z podium, natychmiast ściągały togi. Dlaczego? Miał tym jakiś cel. Jakiś cel, tak? Motywy. Albo spotkałem dziewczynę, która była wolontariuszem na obozie. Nie, ten obóz prowadził do obóz kościelny, ja tylko usługiwałem tam. I przyszła do mnie i coś się upadło, się schyliła i spodnie jej tak opadły, że widziałem jej to, co nie powinienem widzieć, tak? I ona już wychodziła, się wcześniej z nią pomodliłem. Ona wychodziła i powiedziała, zaczynaj się, ja chcę z tobą porozmawiać. I ona mówi, co jeszcze? Powiedziałem, słuchaj, ja rozumiem, że jesteś młoda i no zależy ci, żeby wyjść za mąż, ale powiedz, czy te spodnie miały być takie luźne? Czy tak kupiłaś specjalnie? Czy po prostu schudłaś? A ona mówi do mnie, widzę, że nie jesteś pruderyjny. Mówię, nie jestem pruderyjny. Chcę wiedzieć, a dlaczego chcesz wiedzieć? No bo jestem kaznodzieją i ja muszę wiedzieć, co ludzie mają w głowie, tak? Żeby im służyć później, no. Więc powiedz mi, szczerze, jesteśmy tylko we dwójkę. I ona mówi, wiesz, to ci powiem. Nie miały być aż tak luźne. I sobie pomyślałem, aha, czyli jednak kupowała większe, żeby się jej obsuwały. Motywy działania. Tak? I później to wolontariusz, tak? Ja wiem, że to są trudne rzeczy, które wam mówię. Może w kościele nie przestaje o takich rzeczach mówić. Ale wiecie co? Myślę, że jeżeli o takich rzeczach nie będziemy mówić, to będziemy powielać błędy.
Więc jeżeli stajesz do służby, ja wiem, że nie jesteśmy idealni, że zdarzają się nam błędy i że w wielu rzeczach musimy wzrosnąć, ale też wiem, że musimy wiedzieć, na co uważać. Gdzie, na co zwracać uwagę, tak? Ja wiem, że trzeba, jest taki okres, gdzie dziewczyny muszą się jakby troszeczkę pokazać. Że faceci też muszą się pokazać, tak? To jest okres godów. Rozumiem. Tylko to ma swoje granice. Tak? Jeżeli ktoś staje do służby, to nie może być, że on kombinuje coś, tak? Przychodzi do mnie facet i mówi: wiesz, bracie Ryszardzie, chciałbym z tobą jeździć. Nie wiem, czy wasz pastor tak ma, ale do mnie czasami przychodzą ludzie: chciałbym z tobą jeździć i usługiwać, tak się przy tobie uczyć. Pytam się, dlaczego? Dlaczego? Bo na przykład nie rozpoznaję namaszczenia proroczego w tym człowieku, więc pytam się, dlaczego? No i niektórzy mówią, niektórzy nie, ale najczęściej jest to sprawa tego, niektórzy wprost powiedzieli mi: słuchaj, bo ty jeździsz i z tego żyjesz, bo nie pracujesz zawodowo. Mówię, nie. Więc z tego żyjesz i ci to wystarcza. Mówię, różnie to bywa, ale raczej już teraz starcza, tak? Więc mi się kończy praca, nie wiedzie mi się w pracy, tak, przy tobie się nauczę, to też będę jeździł i z tego będę żył. Sobie pomyślałem, to jeszcze no, normalnie bym chciał go lać. To znaczy, że jego głównym motorem czy motywem do służby nie jest umiłowanie Pana, szukanie Jego woli, tylko co? Kasa. Kasa. Ja wiem, że tak się da, że niektórzy tak to robią, może, ale to nie jest właściwe. Będziemy w życiu. Nie dostaniesz ode mnie aprobaty. Nie będę Cię promował. Nie będziesz mógł się przy mnie uczyć. Nie. Aż zmienisz swoje jakby podejście do tego, bo motywy są istotne, tak? Jakie masz motywy? Dlaczego to robisz? Bo jeżeli coś nie wynika z miłości i przekonania, to jest złe. Więc kochani, żeby stanąć Bogu do dyspozycji, musimy się zbadać. Jeżeli gdzieś widzimy, że słabniemy, albo że jest nasze słabe miejsce, to wiecie, że w to miejsce będzie uderzał diabeł. On zna nasze słabe miejsce. Dlatego potrzebujemy się wzmocnić w każdym z tych słabych miejsc, żeby dotrwać do końca. Bo nie początek zbawia, ale koniec zbawia, tak? Więc może dzisiaj nie jest fruwająco i tak, nie wiem jak to jeszcze, w skowronkach, ale chciałbym, żebyście byli sługami. Żeby każdy z was był dojrzały. Żeby każdy z was miał dobre motywacje. Żeby kiedy pójdziecie nawet na pustynię, żebyście nie stracili swojego chrześcijaństwa. Żebyście nie stracili swojej miłości do Jezusa Chrystusa. Czy wam odpowie na modlitwę, czy wam nie odpowie na modlitwę? Czy wam się wydaje, że nie odpowie na modlitwę, tak? Czy macie chorobę, która nie została uzdrowiona, czy zostaliście uzdrowieni? Ciągle trwamy przy Jezusie, tak? Nie obrażamy się na Niego. On wie, dlaczego pewne rzeczy trwają, a niektóre są szybko. Jeżeli właściwą mamy postawę, jeżeli przejdziemy ten test, jeżeli pozwolimy sobie pomóc, to wiecie, myślę, że to będzie najlepsza ewangelizacja. Bo po pierwsze, będziemy chętni głosić innym, bo będziemy mieli z czego, doświadczymy Boga. Po drugie, będziemy mówić o Nim z pasją i z miłością, a nie tylko dlatego, że nam kazano mówić o Bogu. To będzie miało wpływ i okazuje się, że badania dowodzą, że to jest najlepszy rodzaj ewangelizacji dzisiaj. Że już nie ulotki, nie wielkie ewangelizacje, one mają swoje znaczenie, nie tak, żeby od nich całkiem odejść, ale najbardziej skuteczną metodą ewangelizacji to jest właśnie taka ewangelizacja, kiedy komuś głosisz z pasją, kiedy o kogoś się modlisz, kiedy prezentujesz Chrystusa i kiedy człowiek patrząc na Ciebie mówi: świecisz. Albo od Ciebie bije dobro. Od Ciebie bije dobro. Albo przy Tobie chcę być, bo kiedy stoję przy Tobie, to się dobrze czuję. Macie tak czasami? Są ludzie, o których się mówi: bez kija do niego nie podchodź. Ale są ludzie, do których ludzie lgną, bo coś w nich jest. Tacy powinni być chrześcijanie. Ludzie, do których się lgnie. Ludzie, którzy
mają co dać. Ludzie, którzy mają właściwe motywacje i którzy nie chcą tego nadużyć. Ludzie, którzy nie mają chorej psychiki i ludzie, którzy nie mają chorych ambicji. Ludzie, którzy nie żyją w lęku i niedowartościowaniu, ale żyją w pewności i radości zbawienia. W każdej służbie się to przydaje. Do każdego rodzaju działalności się to przydaje. I to jest błogosławieństwo, bo Biblia powiada już tak na koniec, że to nie dzieci gromadzą dla rodziców, tylko rodzice gromadzą dla dzieci, tak? Jeżeli jesteśmy rodzicami, jeżeli duchowymi rodzicami jesteśmy, to musimy gromadzić, żeby dawać naszym duchowym dzieciom. Żeby oni widzieli, że nie jesteśmy hipokrytami, że nie tylko mówimy o tych rzeczach, ale że te rzeczy naprawdę w nas są. Naprawdę w nas są. Cie? I powiem wam się na koniec świadectwo mojego starszego syna. On powiedział, pytałem się go, Michał, dlaczego ty chcesz Bogu służyć? A on mi powiedział, wiesz, to był taki czas, że i to taki bywa w młodzieży czas, że się nie słucha rodziców, tylko słucha się kolegów. Ja miałem taki czas, ale, no ale służysz Bogu. Dlaczego służysz Bogu? Powiedział mi, wiesz, tato, bo jak wstawałem rano i widziałem ciebie, że ty się już modlisz. Kiedy przychodziłem, czytałeś Biblię. Kiedy z mamą razem modliliście się, kiedy rozmawialiście o Bogu, to ja miałem świadectwo, że to jest prawda. Bo wiele rzeczy, jak słuchał kolegów i innych, to że to nieprawda, nawet wierzących kolegów, to, że to tak wyglądało, że nie. A mówię, kiedy was widziałem, to widziałem, że to jest prawda. I dlatego się przełamałem i zacząłem na powrót was słuchać i na powrót wrócić tak jakby głębiej do Boga i chcę Mu służyć, bo widzę owoce. Widzę owoce. Przy was dobrze się czuję. Ludzie tego chcą. Wiecie, co mi jeszcze Michał powiedział? Kiedy swoim kolegom opowiada o Bogu i o tym, jak żyjemy w rodzinie, to oni mówią, że to jest niemożliwe. Że nie ma czegoś takiego, jak taka relacja w rodzinie. Powiedzieli, nasi rodzice o nas nie dbają, nawet nie pytają się, kiedy wrócimy. Nasi rodzice nie troszczą się o nas. A wy dla nas zawsze czekaliście. Zawsze mieliście dla nas dobre słowo. Tato, wy jesteście chrześcijanami. Drodzy, ja myślę, że to jest nasze świadectwo, to jest nasze przeżycie. Mamy swoje błędy, ale też mamy swoje świadectwo. Tak? Chciałbym, żebyśmy mieli takie świadectwo. Nie zgadzam się z tym, że nasze dzieci uciekają do świata. Nie zgadzam się. Potrzebujemy więc przejść ten test. Jeżeli go przejdziecie, zobaczycie owoce, błogosławieństwo i rozwój Kościoła. A kiedy rozwija się Kościół, wiecie co przychodzi? Pasja do życia każdego człowieka. Kiedy Kościół zaczyna tak wzrastać, nie kilka osób rocznie, ale kiedy naprawdę to zaczyna się dziać, że co tydzień coś się dzieje, to przychodzi pasja. I w tej pasji człowiek wstaje, i w tej pasji człowiek żyje i się nie męczy. Jest łatwo się modlić, jest łatwo czytać Biblię, jest chęć przychodzić na nabożeństwo, jest chęć wstawania do służby. Nie jest to trudne, ponieważ ogień przyszedł. Tego wam życzę, tak? Wstańcie, modlę się. Dobry Ojcze, ja dziękuję Ci za ten Kościół. Dziękuję Ci, Panie, że są w miejscu, kiedy Ty zsyłasz do nich pasję i gorliwość. I dziękuję Ci za to też, że objawiasz im Twoje testy i pokazujesz im, w jaki sposób mogą funkcjonować i w jaki sposób mogą się rozwinąć i jak być bardziej efektywnymi. Panie, niech zapali się tu ogień. Niech polepszą się rodziny. Niech naprawią się małżeństwa. Niech wróci ta pierwsza gorąca miłość zarówno do Ciebie, jak i do współmałżonka. Panie, modlę się o to, żeby przyszło błogosławieństwo finansowe do każdego z nas i żebyśmy mieli mądrość, jak tych finansów używać. Modlę się o naszą etykę i moralność. Modlę się o nasze metody działania.
Modlę się, Panie, żeby każdy z nich był mężny i mógł użyć miecza. Modlę się, Panie, żeby była w nas pełna pasji. Pełnia pasji w imieniu Jezusa. Niech się to stanie, niech ten Kościół funkcjonuje na wyższym jeszcze poziomie. Nie będą rozwiązane problemy i niech przyjdą odpowiedzi. Niech Twoja łaska ogarnie każdego z nas. Niech Twój Duch Święty daje nam mądrość. Kiedy otwieramy nasze usta, Panie, niech będą napełnione Twoim Słowem. I niech z naszych serc wypływa życie. I niech nie wyjdzie nigdy Słowo, które gorsze, ale tylko to, które buduje, inspiruje, nawet jeśli napomina. Niech się tak stanie. W imieniu Jezusa. Amen. Będziemy zaraz tam usługiwać.